wszyscy bohaterowie dzisiejszej liturgii, Maksymilianie i Hank, wasi najbliżsi, rodzice, wszyscy dostojni goście, bracia i siostry. Przypada nam gromadzić się wokół naszych zakochanych w sobie i zdecydowanych na wejście w tajemnicę małżeństwa w wyjątkowym czasie. A sakrament, moi drodzy, to zawsze jest pewien znak, który ma dwa wymiary. Po pierwsze jest znak, który widzimy naszymi oczami, a po drugie jest rzeczywistość niewidzialnej łaski Boga, która dotyka duszy człowieka. Znakiem sakramentu małżeństwa, dzisiaj waszego, wy jesteście znakiem dla nas, jest właśnie wasza wola, wasza wzajemna zgoda, by być jedno dla drugiego na wyłączność, na zawsze. Decyzja, którą podjęliście i którą za chwilę publicznie wyrazicie, to jest znak, który wszyscy widzimy, ale jednocześnie dokonuje się coś w waszych duszach, czego nikt z nas nie widzi. I na tym polega sakrament, że Bóg swoją miłość wlewa w wasze serce i uzdalnia do tego, do czego człowiek tylko swoimi siłami nie jest zdolny. Ja, Maksymilian, biorę ciebie, Hank, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Hank, biorę ciebie, Maksymilian, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.